dalej, soli. Sól, proszę Państwa, powoduje nadciśnienie. Naukowcy obliczyli, że gdyby zakazać jedzenia soli, to rocznie zmarłoby na nadciśnieniu o 47 nowojorczyków mniej. Tak sobie precyzyjnie wyliczyli. No, jeżeli można zakazać palenia marihuany, od której jeszcze nikt pojedynie nie umarł, to czemu nie zakazać jedzenia soli? Jeżeli raz uznam, że ktoś dla mojego dobra może mi czegoś zakazać, to ja w tym momencie przestaję być coś, co się bydlęcie. Po prostu bydlakiem, które, prawda, siedzi może w człowieku. Na przykład, byłem kiedyś na spotkaniu, to było w Gdańsku, wybory prezydenckie tam wiele lat temu, mieliśmy w Gdańsku 11-12% wtedy na nas głosowało. No i taki pan, sala nabita zupełnie, znaczy ja stałem już na stole, bo pod stołem miejsce było zajęte. Było straszliwie, jak facet się wyrywa i mówi: panie, ja nie jestem panu prezydentem. Mówię: no dlaczego? No bo jak pan to jest prezydentem, to ja będę zarabiał nie 2000, tylko 4. No, jakiś powód jest, prawda? I on to dokładnie wyjaśnił. Nie, to rozsądne. Bo widzi pan, teraz państwo mi z tych 4000 2000 zabiera, bo tam podatki. Ja biorę te 2000 gotówce, ja je przepijam. Rodzina żyje wybrzeżego z pensji żony. Ale z tych drugich 2000, no, szkoła dla dziecka, może bardzo, ale jest, prawda? Lekarz dla czego marny, ale jest. Mieszkanko kwaterunkowe, ale jest, prawda? I emeryturka dla czego też może marna, ale będzie. A gdyby panu prezydentem, jak dostałby ręki całe 4000, ja bym je przepił i z tego by żyła moja rodzina. To jest klasyczny wyborca, to jest bydla każdy człowiek. To jest bydl. Po prostu zwyczajnie. Nieszczęście polega na tym, że bydląt jest więcej niż normalnych ludzi. I w demokracji, w najgłupszym ustroju świata, bydla rządzą. Ich jest więcej. Ludzi, którzy są odpowiedzialni, jest mniej niż bydląt. I powiem, to jasne, to są bydlaki. Człowiek, który chce stać przy żłobie i tylko ryczy, jak w głowie jest za mało. Daje się wydoić oczywiście. Pozwala się zaszczepić, bo pan lepiej od niego wie, czy ma być zaszczepiony. A to nie jest człowiek. Obecnie socjalista nie jest człowiekiem. Socjaliści kiedyś, jak się wierzą w teorię Darwina, to słusznie, i szukają ogniwa pośredniego. Nie ma co szukać. Ogniwa pośrednim jest człowiekiem, a zwierzęciem jest socjalista. Oni wyglądają jak ludzie, mają nawet ręce, nogi i tak dalej, ale nie są ludźmi. Oni kulturowo nie są ludźmi, bo nie należą do cywilizacji. Nie uznają zasady chcącego mieć więcej krzywdy. No, to jest podstawa wolności obywatelskiej. Także proszę zwrócić uwagę, Państwo są najbardziej prawicowe i dla nas rządzi Kaczyński, Tusk, czy Miller, czy coś tam, to jest kancelaria. Wszyscy ci ludzie lepiej wiedzą od nas, co robić, prawda, z nami. I oczywiście niewolnik, jak prawda wie, to zależy, jaki jest jego pan, czy jest dobry pan, czy zły pan. Prawda? Jeżeli na przykład naszym panem będzie pan Kaczyński, no to będziemy mieli 4 godziny religii dziennie w szkole obowiązkowe, a jeżeli będzie pan załóżmy palikot, to będzie 0 godzin religii w szkole. Ale jedna jest taka wspólna między nimi. To nie my decydujemy, tylko oni. Rzeczywiście, socjalizm jest rodzaj ustroju niewolniczego. Ustroju niewolniczym jest słuszne, że właściciel niewolnika ma prawo być niewolnikowi, drogi niewolniku, ja za ciebie zapłaciłem, więc sobie życzę, żebyś ty jechał samochodem w pasach, bo ty mi się zabijesz. Tak wolno, zabija się sobie. Natomiast właściciel niewolnika ma prawo mu zabronić. Ma prawo, bo niewolnik jego własności. Właściciel niewolnika może mu powiedzieć niewolniku, twoje dziecko by się uczyło w tego, czego ja sobie życzę, bo on jest ustroju niewolniczym, dziecko pracuje na swojego pana. A w ustroju ludzi wolnych dziecko na starość pracuje na swojego ojca i matkę, więc to ojciec decyduje o tym, czego się dzieci uczą w szkole. W ustroju niewolniczym to pan o tym decyduje, bo dzieci na starość będą pracowały dla swojego pana. I żyjemy, powtarzam, w socjalizmie, czyli w ustroju niewolniczym. I powtarzam jeszcze raz, pan Palikot chce z nami robić to, pan Kaczyński chce z nami robić to, pan Kuczyński chce z nami robić coś innego, a pan Miller jeszcze coś innego, ale o co chodzi, żeby obalić ustrój niewolniczy? Żebyśmy to my decydowali o tym, do jakiej szkoły chodzi nasze dziecko i czego się uczy. No. Moje dwie córki, które teraz mają własne dzieci, które pójdą do szkoły, przychodzą do szkoły niektóre. Otóż moje córki mówiły, no bo tata się nie chce uczyć matematyki, chodzi o religię w ogóle. No i tak. Były takie
w pierwszej klasie gimnazjalnej dzisiejszej, gdy jeszcze nie było gimnazjum, ale między tej, no i tak, serwisy, no. Dodawać umieją? Umieją. Odejmować umieją? Umieją. Mnożyć umieją? Umieją. Dzielić? Umieją. To potęgi podniosą pierwiastek, no to może je wyciągną. O logarytmach lepiej nie mówmy. Układ dwóch równe z wymagodzonymi rozwiążą. Wykres prostej krzywej narysują. I nic w życiu z matematyki nie będzie im więcej potrzebne. I ja, ich ojciec, zielony nie chcą za matematykę. Powiedzieć brawo, posłać się do szkoły, gdzie będzie więcej języków obcych, rysunku, śpiewu, tego co się czyta, a nie tej cholernej matematyki, gdzie one udają, że znają tę matematykę, nauczyciele udają, że mi wierzą, prawda, stawiają jakieś trójki czy coś tam. Ja bym powiedział, jedna z tych dziewcząt, swobodę, to nie jest żart, nie dość, że zdałam maturę z matematyki, z matematyki, oczywiście, ale jeszcze pół roku miałam matematyki na studiach. I jak wychodziła za mąż, przychodzi do mnie i mówi, tata, słuchaj, muszę wziąć zaproszenie ślubne i muszę wysłać 137 zaproszeń, a na jedną stronę wchodzi mi 11 zaproszeń. Ile potrzebuję karty papieru? No to jej policzyłem, ona mówi, a skąd wiedziałeś? No po cholerę ona chodziła się uczyła tej matematyki. No bez sensu, od tego ma faceta, żeby jej czego powiedział. Każda kobieta wie, że do tego jest tacy. No i nie mówi, się uczyć. A jak któraś ma zdolności matematyczne, są i tak, no to niech się uczy. Tylko temu, no, nie trzeba pod przymusem, prawda? Jedne mają takie zdolności, mają takie zdolności i to rodzice znają, prawda? Powinni decydować, a nie minister, który przecież tych dzieci na oczy nie widzi. To rodzice powinni decydować. I pamiętam kiedyś byłem na spotkaniu w Byczynie. Tam nauczyciel historii mówi do mnie, panie, jakby to było, jakby pan rządził, w każdej szkole byłby inny program, ale tak sobie życzy właściciel, prawda? Dzieci pytają takie szkoły, jakie chcą, prawda? No i w jakiej szkole byłby nauczyciel historii, by uczył wyłącznie o wojnach napoleońskich. No bym miał taki, że uczył wyłącznie o wojnach napoleońskich. Cóż, pewnie ta szkoła by budowała tak samo jak restauracja, w której kucharz by się uparł podawać wyłącznie posiłki tatarskie. No to budowała. A jeśli nie? A jeśli byłoby rocznie kilka lepszorów rodziców, którzy chcą posyłać swoje dzieci do takiej szkoły, no to mielibyśmy kilkunastu wybitnych specjalistów od wojen napoleońskich i dziury w niebie, tego by nie było. I tak dzieci dopełniają 80% tego, co się nauczyli, to czy nie wszystko jedno, czy zapomną o wojnie napoleońskiej, czy o czym innym. A coś tam nie dostanie, nie? Także nie ma sprawy, czekaj, by się nauczyli tam Aleksandrze pierwsze, prawda, nauczyliby się jeszcze o Wellingtonie, no to by się nauczyli. A propos, kto z Państwa wie, się uczyli w szkole nie tylko wojny napoleońskich, na czyją część został napisany hymn Boże coś Polskie przez tak liczne wieki? Na cześć króla Polski Aleksandra II, czyli w Rosji Aleksandra I. Był to ukochany w Polsce cesarz, w Polsce król Polski. Był ukochany i na jego cześć napisano, że on skrzecił niepodległe Królestwo Polskie. Po szaleństwach Napoleona powstało Królestwo Polskie, które jego królem był Aleksander II w Polsce, w Rosji I. On się nie mówi w ogóle. Nie mówi się wam zupełnie, może uczy was historii, że na wieś o tym, co się dzieje w Księstwie Warszawskim, to szlachta na Licji ówczesnej, czyli polska szlachta, ufundowała dwa pułki, żeby walczyć z Napoleonem, bo grabież Napoleona, te sumy bajońskie przecież, grabież ludzi w Księstwie była nieprawdopodobna, prawie jak generalnej gubernii. Ale państwo się tego w ogóle nie uczy. Macie zakłamaną historię, którą narzuca wam Ministerstwo Oświaty. Gdyby tak nie było, to w jednej szkole uczono wytarg, drugiej tak, prawda? Się ludzie ścierali, dyskutowali. W jednej szkole był uczono, że Mickiewicz wielkim poetą był, a w drugiej uczono, że Mickiewicz był grafomanem, a tylko słowackim, prawda? A w trzeciej, że tylko Krasiński, czy Norwid, prawda? I była wielka dyskusja. Dzisiaj młodzież na obozach dyskutuje tylko o heavy metalu. Czy lepszy jest heavy metal, czy coś takiego? Bo w szkole uczono tego samego wszędzie. W różnych szkołach uczono inaczej. To byłoby o czym dyskutować na wakacje. Tak nie ma o czym. Wszystko jest jednakowe. To jest coś nieprawdopodobnego. Jak ludzie się pogodzili, że ich dzieci nie są ich dzieci. Ale jeśli macie jakieś dzieci, to się głęboko mylicie. Nie macie już żadnych dzieci. Dzieci są upaństwowione. Czy to wy decydujecie o tym, jak już mam swoje dziecko, w jakim wieku? Nawet tego nie. Tego nie możecie zdecydować. Państwo ma wszczepić dzieci, czy chcecie, czy nie chcecie. Przymusie. No?
obrocie, nie mogę nawet klapsa dać własnemu dziecku. No słusznie, danie klapsa to jest naruszenie własności państwowej. I państwo, no, i państwo słusznie karę za to, że naruszacie własne państwo. I ludzie to się z tym pogodzili. Czytałem jakiś rok temu, niecały chyba, że rodzice hiszpańscy wyrażają wdzięczność rządowi, że rząd obiecał rozwiązać problem otyłości ich dzieci. Rozumiecie? Tak moje dzieci, jak myślę, jak jest tłusty, to nie ja jestem winien, tylko rząd. I rząd ma jak dziecko jest państwowe, bo to nie rząd ten problem rozwiązuje. Ja nie mogę sprać się na to, że żyłem słodycze, to tylko ja nie mogę, no to nie to robi rząd. No niestety to już nie są nasze dzieci. Chcę przypomnieć, że 101 lat temu, kiedy rząd pruski zmienił tylko jedną rzecz w programie szkolnym, mianowicie zażądał, że można było uczyć czego się chce, ale lekcja religii miała być po niemiecku. Treści nie zmienił. Treść miała być, była ta sama, bo zmienił język. To był strajk dziesięciowrześnieńskich, protesty rodziców. Cała Europa się oburzała, jak ten rząd pruski może łamać święte prawo rodziców do uczenia dzieci takim języku, jakim oni uważają za słuszne. A dzisiaj zabierają nam dzieci pod przymusem, uczą w szkołach, że homoseksualizm jest czymś dobrym, pożądanym, prawda? Uczą dzieci może po rosyjsku, a może po angielsku, a może po chińsku, nikt nie wie, prawda? My nie mamy tutaj nic do gadania. Program szkolny, nawet szkół prywatnych, zatwierdzany jest przed resztą. Nie mamy dzieci. Zrozumcie. Jaki jest efekt? Ilość dzieci spada drastycznie. Po co niewolnik ma płodnić dziecko, sobie ma? Dawniej człowiek miał dzieci, bo chciał, żeby na starość te dzieci go utrzymały. Prawda? Miał mieć w nich opiekę na starość. Natomiast dzisiaj człowiek myśli, że będzie miał na starość emeryturę. No to po co mu dziecko, prawda? Tylko jest kłopot. Jak można pójść do więzienia, jak na tym dziecku klapsa. Tylko pomóc tego będzie. Trzeba utrzymywać, kształcić, odpowiadać za to. Państwo, dajcie sprawę z tej podstawowej różnicy. Lat temu 50 była niewystraszna komuna. Ale jak matka, no powiedzmy sobie, była w kuchni, dziecko wlazło na parapet, wyleciało i zginęło. To wszyscy współczuli matce, jaką ta matka poniosła straszną stratę. Dzisiaj ta matka idzie pod sąd za niedopatrzenie państwowego dziecka. No tak. Nie ona poniosła stratę tylko państwa. Bo nie będzie miał podatnika, który będzie płacił podatek. Rozumiecie, jest całkowicie, to już nie jest nasza cywilizacja. Kiedyś myśmy mieli cywilizację, która rządziła całym światem. Biały człowiek rządził całym światem. Dlaczego? Bo cywilizacje tak samo selekcjonują jak gatunki. Ta, która ma dobre geny, ta się uczy. Te geny są zasady cywilizacji. Między innymi jedną z zasad podstawowych w cywilizacji było właśnie chcącemu nie dzieje się krzywda. I nasza cywilizacja, wywodząca się jeszcze od Sumerów, Greków, Rzymian, chrześcijan, Żydów, prawda, no, różnych wydatków, ten gatunek okazał się być bardzo dobry, bo myśmy opanowali cały świat. Bośmy mieli te zasady. Myśmy skoordynowali cały świat. No ty, ja, Ameryki, Australię, Afrykę podbili, prawda? Wielką część Azji, gdyby trzeba, byśmy całą Azję też podbili, gdyby się bardzo uprzeć, prawda? Bo byśmy byli najlepszym zdaniem, prawda? Byśmy byli szanowani na całym świecie. Czyli wykształcony, dobrze wychowany, prawda? Szanowano białego człowieka. Dzisiaj jesteśmy pośmiewiskiem świata. Dzisiaj nas kolonizują. Przyjeżdżają Chińczycy, prawda, ze wschodu, przyjeżdżają Burzyni z południa i kolonizują Europę. No za 20 lat, zobaczcie, co się będzie działo z Europą. W tej chwili w Niemczech jest 10% muzułmanów, ale na jedno dziecko białe przypada 8 dzieci muzułmańskich. Proszę sobie policzyć, jak na 20 lat będą wyglądały Niemcy. No. Nie będzie białego człowieka. Przecież oni nie będą czekali, jak będzie ich większość. Przecież im się ustępuje bez niekakich. Jak można nie ustąpić? Tak? A tutaj mamy Srebrenicę. Pamiętacie państwo, 11 lat temu to było, gdzie dwa bataliony holenderskie, pozbrojone w broń najnowszej generacji, prawda, karabiny maszynowe, miotacze ognia, wszystko mieli, chroniły parę tysięcy Bośniaków. I przyszło grono Serbów z karabinami na sznurkach
kiedy im wydać tych gruźniaków, bo jakie to będą strzelać. Cholerni się pukowali do piwnicy, tam się zgwałcili wszystkie buźniaczki, wymordowali wszystkie buźniaki. 8000 ludzi. Co się stało? Myślę, że w naszej cywilizacji i żołnierzy położono by na ziemi, to się temu strzelono by w łeb. To było dziesiątkowanie regionu za haniebne zachowanie. A rok temu dostali oni z rąk królowej belgijskiej, holenderskiej, dostali ordery za stosunkowe wątpliwości. Jak mają nas szanować? Jak mają nas szanować? Jesteśmy pośmieliskiem. Jak batalion europejski jakiś przyjeżdża pokojowy tam robić pokój w Libanie, to 13-letnie chłopaki chodzą i pilnują ich, żeby się krzywda nie stała tych żołnierzy. Bo wiecie, czego uczą w szkołach? W szkołach uczą, że życie jest najwyższą wartością. No to jeżeli życie jest najwyższą wartością, to ci cholerni się słusznie pochowali do piwnicy, prawda? Chronili swoje życie. Jak to? My w naszej cywilizacji życie nie jest najwyższą wartością. No, wierzymy w Boga, wierzymy, oddajemy się za ojczyznę, bronimy swoje kobiety, bronimy swoich dzieci. Życie nigdy nie było najwyższą wartością. Wielki mówi, że życie ludzkie najwyższą wartością jest heretykiem. Człowiek nie jest chrześcijaninem, nie jest Żydem, ani muzułmaninem. To jest socjalista, to jest człowiek, to nie jest człowiek, to jest bydle. Bydle rzeczywiście chroni swoje życie za wszelką cenę. To jest to bydlak, bydlak nie jest. Człowiek nie jest bydlęciem, sami nie wiem. I my to sobie powiedzmy, prawda? Co się stało w naszej cywilizacji? To nie chodzi o rządy Tuska, czy Kaczyńskiego, czy coś tam, bo trzeba zmienić ustrój w tym państwie. Trzeba przywrócić normalne zasady. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli na przykład w jednym za morderstwo jest kara śmierci i morderca, mówimy o mordercy, nie o zabójcy, czy zabije świadomie i jeden jest kara śmierci, no to chcącemu nie dzieje się krzywda wieszanego i już, prawda? Jeżeli zamordował. Sam tego chciał. Jeżeli pójdę na stację kolejową, położę tam głowę na szynach, ruszy machina parowa, obcinam mi głowę, co jest winien? Maszynista? Zawiadowca? Może Stevenson, który myśli lokomotywy, co? Nie, ja jestem winien, tylko ja. Jeżeli ja wiem, że to jest kara śmierci i morduję, no to rusza machina sprawiedliwości, obcina mi głowę, nie jest winien prokurator, nie jest winien sędzia, nie jest winien kat. Sam tego chciałem. Wiedziałem, że to jest kara śmierci, wiedziałem. To o co chodzi? Nie ma sprawy. U nas pan Breivik po morderstwie na wyspie Utoja żyłby 48 godzin. No. Potem sądowy, nie trzeba, dlaczego on to robi, sądzą mówić, dlaczego on to robi. Zabiłeś? Tak, zabiłem rzeczywiście. Dziękuję, niech Bóg się zlituje na twoją duszą, koniec procesu. No a co się chcecie badać na tym procesie? No co? No, co robimy przez rok na procesie pana Breivika? Ja wiem, że zarabiali eksperci, zarabiali dziennikarze, prawda, zarabiali prawnicy, grube pieniądze zarabiali, ale po co to wszystko? Wiadomo, bo to zabił, nie ma żadnej wątpliwości, żadne ekspertyzy nie są potrzebne. 48 godzin. Tak, tyle w normalnym kraju żyłby pan Breivik. Zresztą sam tego chciał. On tego chce, bo on chce być słynny. Dla niego ta w ogóle próba, żeby go uznać za niepytalnego, to jest w ogóle było najgorsze. Ale 27 lat to też jest dla niego śmierć. On chce kary śmierci. Tak samo jak chciał kary śmierci na przykład Eligiusz Niewiadomski, który zamordował Józefa Narkowicza. Bo wtedy była kara śmierci i wykonano ją. Sam to prosił. To jest poważne, bo on jest poważny, jak on zapłacił swoim życiem za życie człowieka. Jego czyny był poważny. Sprawa jest niepoważna w tym momencie, bo ona dalej może mordować. Wyjdzie teraz za rok na przepustkę na pewno, zamorduje następne 200 osób, znów dostanie 21, bo więcej nie ma. To jest niepoważne traktowanie jego czynu. Niepoważne. Także, proszę Państwa, to co ja mówię jest szokujące dla bardzo wielu ludzi, bo wszyscy mają drukowane w prasie, w radio, w telewizji, w szkołach, dokładnie odwrotne wartości. Od 100 lat, mniej więcej od 35 roku, rządzi w Europie lewica i ona narzuca nam swoje wartości. Natomiast my mówimy, że trzeba wrócić do małości, albo za 25 lat nas nie będzie, po prostu jest ten. Może się nie uda. Wierzymy, że się uda przywrócić normalnie. Co trzeba zrobić? Trzeba przywrócić zasadę, chcąc sobie wiedzieć, że na
przykład. A przecież inne zasady są łamane. Są zasada, że prawo nie działa wstecz. Działa przecież. Była kiedyś zasada, że trzeba udowodnić winę podsądnemu? Nie. Dzisiaj się wskazuje ludzi, pytają bez winy manienka. Niewinności. Wszystkie zasady są podeptane. Zaczęło się od Norymbergu. Chcę przypomnieć, że wydarzeń zbiorowskich można było spokojnie powiesić na podstawie kodeksu karnego III Rzeszy, który mówił, że za morderstwo jest kara śmierć. Można było spokojnie powiesić, a nie, powieszono ich za zbrodnie ludobójstwa. Ale przecież tego nie było w kodeksie. Jak oni popełniali te czyny, nie było pojęcia zbrodni ludobójstwa. Czyli prawo zadziałało wstecz. Złamaliśmy podstawową zasadę cywilizacji. Dzisiaj nie wiadomo po co, bo teraz można było spokojnie powiesić na podstawie kodeksu karnego III. A chciałem to zrobić szczególnie. Złamano podstawową zasadę cywilizacji. Podstawa zasada prawa na przykład jest taka, że ono obowiązuje w danym miejscu, w danym czasie. Czyli tylko wtedy jestem karany, jeżeli tu w Polsce złamię jakieś, popełnię czyn, który tu w Polsce, w tym czasie, kiedy ja popełniałem, jest zakazany. Jasne? Tymczasem. Na przykład we Francji skazano człowieka, który robił coś z jakąś tajką, prawda, która była w myśl kodeksu francuskiego niepełnoletnia, a w myśl tajskiego była pełnoletnia. Ale że on to robił w Tajlandii, to mimo to we Francji za to skazano. No to proszę Państwa, tak rozumując, to można Polaka, który jechał po autostradzie niemieckiej 160 na godzinę, wstawić do kryminału, bo w Polsce jest 160. Nie dozwolono. Złamanie podstawowych zasad prawa. Podstawowych. Państwo, zdajcie sobie sprawę, że Polska jest krajem schizofreników. Przecież to narzucone z góry. Mamy konstytucję, kto zna konstytucję, ten wie, że artykuł 4, który trzeba poprawić, mówi: przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio. Tak? Jest taki artykuł konstytucji. Teraz proszę sobie wyobrazić, że ustawa idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał uznaje za sprzeczną z konstytucją i mówi, bo tak na ogół mówi, że daje Sejmowi 6 miesięcy na dopasowanie ustawy, żeby była zgodna z konstytucją. Czyli przez 6 miesięcy obowiązuje jednocześnie ustawa sprzeczna z konstytucją, której przepisy są się bezpośrednio. Jak człowiek ma żyć w tym kraju? Może tylko schizofrenię. Co? Czy urzędnik ma wykonywać konstytucję? Czy ma wykonywać ustawę? Mogę powiedzieć, wykonuje zawsze ustawę. Powiedziałem z prawnikami, powiedzieli, nie spotkali ani jednego prawnika, gdyby się odważył powołać na konstytucję. Bo wiadomo z góry, że sądy uznają, że ustawa jest ważniejsza od konstytucji. Ale przecież w szkołach uczą, że jest inaczej. Nie? Jest to naruszenie podstaw prawa. To, co my mówimy, to musimy wrócić do kraju cywilizowanego. W najgłębszym barbarzyństwie żyje. Z tymi barbarzyńcami uzbrojonymi w komputery, oczywiście, laserowe broni i tak dalej, barbarzyńcami. I jeżeli powtarzam, nie wrócimy do cywilizacji, to przyjdą inni i zrobią z nami porządek. No bo jeżeli muzułmanie nie wiedzą, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, no to przyjdzie jeden muzułmanin, chwyci za włosy tam jakąś niewiastę czy dziecko i powie: dajcie mi miliard dolarów, bo jak jedno podejrzne gardło, trzeba udać. Życie ludzkie jest najwyższą wartością. Mówi miliard, nie? Trzeba udać. Otóż, proszę Państwa, musimy odrzucić tę całą głupotę, którą narzucają z Unii Europejskiej. Tam rządzi taka garstka cwaniaków, którzy kradną pieniądze, i banda idiotów pod nimi, która, tak powiem, robi swoje głupotę. Uważam przykłady. Jeżeli wydano dyrektywę, że nie wolno używać żarówek, tylko trzeba świetlówki, to wiadomo, to zrobili to cwaniacy. Dostali łapę od producentów świetlówek, prawda? Grube miliony łapówki dostali i taką dyrektywę wydali. To jest zrozumiałe, to jest ludzkie. Natomiast dlaczego wydali dyrektywę, że nie wolno obcinać tamcerom ogonu? Idiota to wymyślił, prawda? Bo jest urzędnik, bierze pieniądze, musi coś zrobić, żeby pokazać, że on istnieje, prawda? To tam myślał jakieś ustawy. Pod wpływem jakichś symbolowów, prawda, czegoś takiego, i tam myślał takie coś. Także
tam rządzi normalny kretyński, gdzie myślą, że w Unii Europejskiej są jacyś mądrzy ludzie, ten komitet mędrców, do którego należy pan Wałęsa. To jest nowy poziom mędrców, którzy w tej Unii Europejskiej rządzą. Proszę państwa, oni wydają 200 miliardów euro, na szczęście nie udają się zebrać jeszcze w tym roku, na walkę z globalnym ociepleniem. I robią to ekologowie, którzy mówią, że musimy dbać o rośliny. Ale przecież chyba każdy człowiek wie, że co potrzeba roślinie do wzrostu? Ciepła i dwutlenku węgla, nie? No tak czy nie? No to im więcej będzie ciepła i dwutlenku węgla, tym lepiej się dorodzi dla roślin. Więc nie można być jednocześnie ekologiem i walczyć z globalnym ociepleniem. To coś jest generalnie niepłodne. To są chorzy ludzie, oni w ogóle nie myślą. Są durnie, które powtarzają slogany, w ogóle nie łącząc ze sobą. Przyczyną tego są trzy rzeczy. Pierwsza demokratyzacja, w wyniku czego racja ma większość, a nie racja, bo kiedyś to było tak, że ludzie wygłaszali swoje racje, ktoś jakiś król to słuchał, prawda? Wybierał najmądrzejszą opinię i koniec, a nie liczył te głosy, tylko ważył te głosy. Natomiast teraz mamy demokrację, więc trzeba się do was wyrównać uprzejmie, prawda? Jak więcej ludzi tak głosuje, to też mają rację. Po drugie, to jest efektem, jest, proszę państwa, państwowe szkolnictwo. Co państwowe, to jest złe. Tak samo jak państwowe firmy są złe, tak samo państwowe szkolnictwo jest złe. Jeszcze cieszmy się, że u nas jest takie, jakie jest, bo w Ameryce jest jeszcze gorsze państwowe szkolnictwo. Więc cieszmy się, bo zawsze może być gorzej. I po trzecie, telewizja. Jak człowiek czytał książkę, to wtedy jedno zdanie musiało wynikać z drugiego, prawda? Bo czytelnik dalej musi się cofnąć i porównać. Jeżeli mamy telewizję, to jeden obraz z drugim nie musi mieć nic wspólnego, prawda? Tam jeden obraz taki, drugi taki, prawda? Człowiek to łyka jak inny kluski. I że żadnego logicznego związku między nimi być nie musi. W wyniku tego ludzie w ogóle przestali rozumować. Mówię, nie wszyscy oczywiście, ale ogromna większość ludzi przestała myśleć. Więc zdajcie sprawę, że 100 lat temu, jeżeli było powiedzenie Sądu Najwyższego, to we wszystkich pubach amerykańskich prości robotnicy dyskutowali na tym orzeczeniu. Dlaczego sąd tak zrobił, dlaczego tak postanowił, jak ono skutki. Ludzie byli może niepiśmieni, ale prawa były jasne, proste i zrozumiałe. I oni czuli, że te prawa ich dotyczą. Natomiast dzisiaj, proszę zdajcie sprawę, że jego ekscelencja Donald Tusk przyznał się publicznie, że podpisał traktat lizboński, czyli akt, który odbiera Polsce niepodległość, nie czytając. Macie państwo na piśmie, dlaczego przyjęto takie rodzaje systemu mentalnego. Tak się przyznaję, myśmy tego nie czytali, dali nam zachodu, myśmy uwierzyli, że oni są mądrzy. Jesteśmy rządzeni przez bandę matołów. I cel udzielamy na czele, prawda, bo są tacy na górze do czeka. Ale generalnie jest to banda matołów. Ciągle wierzycie państwo, że tam siedzą ludzie, którzy są jakoś mądrzy. Nie, oni są wybrani przez większość, a większość, no wiadomo, że głupich jest więcej niż mądrych, prawda? I tyle. Tam są ludzie mądrzy, którzy udają głupich. Żeby wejść do parlamentu, udają głupich. Trafiają się tym, naprawdę. W każdej partii, nawet w SLD, w PSL-u, znajdę państwu kilku zupełnie całkiem rozsądnych ludzi, którzy udają, robią sobie idiotów, prawda, żeby wejść do Sejmu. Czasami jak ktoś powie coś mądrego, na przykład zdarzyło się panu Cimoszewiczowi w Lewicy, jak była powódź, na mnie powiedział, że trzeba się było ubezpieczyć. No i będę się z sieciana polityki. Przecież powiedział właśnie, że oni służą lewy. Trzeba się było ubezpieczyć. Do razu wyleciał. Bo pan ta turnia była od razu zaczyczana. Zwłaszcza na lewicy, bo jeszcze był partii prawicowy, to jeszcze było to wszystko, prawda? Jak był partii lewicowy, to partia się od niego całkowicie odcięła. Jak można nie dbać o biednych, którzy posiedli? Przypominam, że Pismo Święte mówi wyraźnie, nie będziesz miał względu na ubogiego czy sprawy. Z tego strony nie znają, prawda? Szkoda. Proszę sobie znaleźć. Jest Pismo Święte, jak najbardziej. Że wszyscy mają traktowanie tak samo. Już wtedy była taka maniera, że jak przychodzi ubogi, to zawsze chcą coś dać. Nie. Wszyscy, czy bogaty, czy biedni, mają traktowanie tak samo. Nie będziesz miał względu na ubogiego przy sprawie. Dla bogatego też oczywiście. Także my chcemy żyć w takim państwie, w którym
Pierwsze, praworządność, to znaczy, że będzie istniało jakieś jasne, proste, zrozumiałe prawo, że będą niezależne od państwa sądy, które będą te prawo wykonywać, że władza wykonawcza będzie wykonywała bez słowa wyroki sądów, tak jak na przykład było w Anglii, jeszcze do niedawna, bo nawet częściowo trwało do dzisiaj, gdzie władza sądownicza miała na przykład writ of mandamus, miała prawo z zażądaniem, żeby władza coś zrobiła. Miała writ of prohibo, na przykład prawo zabraniane, gdzie na przykład władza dała mi nakaz, że chce mi przeprowadzić linię przez moje podwórko, a ja uważam, że to jest bezprawne, zalecę do sądu, w ciągu 15 minut otrzymuję writ of prohibo i wierzę sobie na płocie, nikt nie śmie tam w tej linii przeprowadzić, dopiero odbywa się sprawa w sądzie, jak sąd postanowi na pana Kadosza, to sąd rozstrzygnie, a nie urzędnik państwowy. Czyli to w habeas corpus, prawda? Do godziny 8 następnego dnia trzeba każdego fizycznie przedstawić sądowi. Każdego zatrzymanego trzeba fizycznie przedstawić do sądu, prawda? I sąd wtedy wydaje nakaz pozwolenia aresztowania albo nie. A to nie jest tak, że się prosi papierek do sądu, bo tego człowieka trzeba żywcem dostarczyć do tego sądu. Żeby sąd widział, czy go nie powito, prawda? Czy nie trzeba go zeznać, czy coś takiego. To są elementarne zasady naszej cywilizacji. To się mówi dzisiaj, ludzie otwierają gębę. Jeżeli ja mówię dzisiaj miałem konferencję prasową w Kielcach i mówię, że mamy dzisiaj 632 tysiące urzędników, a jak Polska sięgała po Smoleńsk, mieliśmy 500 urzędników i nie mieli komputerów. Ile ma jeszcze lat? Proszę. Dzisiaj mam komputery, stracił może 100 czy 200. Ale powiedzmy, że jest więcej państw, więc ja mam zadorów, tak dalej, no. Niech będzie 500, do 999 przeżyje. Ale nie 632 tysiące. No po co ci urzędnicy? Ludzie mówią, jak to ma nie być urzędnika? No nie, dlaczego? Nie. Czy potrzebny jest urzędnik, który ustala programy szkolne? Oczywiście nie. Nawet całe Ministerstwo Oświaty by się rozpoczęło do terminu i z całym oczywiście ogonkiem urzędników aż do gminy, prawda, jest jakimś działem oświaty. To samo Ministerstwo Zdrowia. Nie było minister zdrowia na świecie, ludzie jakoś żyli. Ma więcej, przyrost naturalny był wyższy niż teraz. Państwo wiecie dlaczego służy Ministerstwo Zdrowia? Dlatego, żeby brać łapówki. Ministerstwo Zdrowia, no to jest tak samo w świecie. Wydaje zgodę na sprzedaż leków w Polsce. Jeżeli kosztuje taka zgoda. A ile kosztuje? W tej chwili lekarstwa w Polsce kosztują 6 razy więcej niż na wolnym rynku. 6 razy więcej. Przychodzi taka firma farmaceutyczna naszego ministra, no i prosi łaskawie, żeby sprzedawać swoje lekarstwo. No i mówi, że mogłaby sprzedawać po 15 dolarów, ale byłoby lepiej, żeby było to po 100 dolarów, pod warunkiem oczywiście, że konkurencyjna firma też by sprzedała po 100, ani po 15, żeby ministr tego nie dopuścił. No i granica szybko liczy. Jeżeli koszt produkcji lekarstwa jest 10 dolarów, natomiast sprzedawane po 15, to państwo dostanie z tego 20% od 5 dolarów, czyli dolarów. Ale sprzedawane po 100, to od 90 40% jest 36 dolarów. To 30% jest 30 dolarów. To 30 razy więcej bym miał z tego państwa. Więc szybko rozumie, że ten lek powinien kosztować 100 dolarów. A jak nie rozumie, to jak ci łapówkę i wtedy już rozumie od razu. A to wszystko działa. Zdajcie sobie sprawę, że ja na przykład, tam się mówi o marihuanie, czy tam heroinie, czy coś takiego, co? Pani tylko heroinę, czy kokainę, to jest problem dla jednego procenta ludzi, czy czegoś tam. Nie ma o czym mówić. A ważniejsze, bo dotyczy wszystkich państw. Kończy się pani lekarstwo i co, może pani kupić w aptece? Nie, musi pani pójść do lekarza, ostać w kolejce, lub już prywatnie zapłaci, dostaje pani drugą receptę i pani idzie. Tak? Zajmuje pani czas w kolejce, kolejki rosną, prawda? Proszę państwa, przecież 100 lat temu każdy mógł kupić w aptece dowolne lekarstwo, nawet arszenik. Pan przeczytał książkę Agaty Christie, tam sobie babcia idzie do apteki, kupuje sobie arszenik na trutkę na szczury, szczuruje szczura po męża, to już prawda, to się w braciu wiesza, ale mogła go kupić.
Recepty były tylko po to, żeby się nie pomyliła przypadkiem, prawda? Czy na władzę lekarza, nie pan inny napisze, prawda, co trzeba, żeby się nie pomylił. Wiesz, to jest taka mańczego właśnie jak byli tak głupie, które jakbym pozwolić, to by zaraz kupił pół apteki i zaczął, prawda? No to jest traktowanie człowieka niepoważne. Ludzie są naprawdę idiotami. Jeżeli ktoś jest idiota i kupi pół apteki i zaczął, no to jednego idioty mniej, no to trzeba sobie powiedzieć jasno. Nie ma coś, co się przyjęło. Także chcącemu nie dzieci przyda, prawda? No i już. Także musimy zlikwidować państwo opiekuńcze. Socjaliści też nie mówią socjalnie, tylko państwo opiekuńcze. Nie! My nie chcemy być tylko opiekowani. Ja się ze swoją żoną i dziećmi opiekować i nie potrzebuję do tego celu państwa. Nie potrzebuję państwa opiekuńcze. Państwo jest kosztowne, drogie, to są straszne rzeczy. Przecież na przykład ile się dzieci odbiera rodzicom? Bo utworzono urząd, który może odbierać dzieci. Ci urzędnicy od razu wymyślają preteksty, jakiekolwiek, żeby odbierać dzieci pod byle preteksty. W Szwecji na przykład, wystarczy, że dwa razy nie pójdzie z dzieckiem na kontrolę zębów, odbiera wszystko do domu dziecka od razu. Złą opiekę w domu. Natychmiast. Był przypadek emigrantów z Polski. Akurat żeby. Dziecko miało jakieś takie na skórze takie siniaki. Wiadomo, dziś przyjechała z Polski, bił dziecko, zabrali w domu dziecko. Ale w domu dziecka dalej dziecko miało to była porfiriosa, taka rzadka choroba, porfiriosa. A dziecka nie oddano, bo w domu dziecka ma lepsze warunki niż ci biedni imigranci z Polski. Nie oddano. W Niemczech też wiadomo, co się dzieje, prawda? Odbiera się dziecko Polaka, tylko Polaków odbierają już Niemcy. Państwo wiecie, że w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i w Anglii dostają Niemcy azyl. Uciekający z Niemiec, którzy nie chcą, żeby dziecko chodziło do niemieckich szkół. Jak nie chcą, a wiecie, na następny z tego roku pochodzi ustawa, która nakazuje dzieciom posyłać dziecko do szkoły państwowej? 1938 roku. Do tej pory już byłem. W Niemczech. I ludzie na wyspie White już mieszka 11 rodzin niemieckich, które zostały azyl w Anglii. Bo uciekł z Niemiec, bo nie chciał go wysyłać do szkół Niemiec. A bo się uczył homoseksualizmu, prawda, do wersji płci, jak widzieliście, kłopot. No nie chciał. A w rezumie sądy wydają azyl. No azyl. Proszę Państwa, to kontrola, to Pan wie, że mam w tej chwili dwa razy więcej, prawie dwa razy więcej tanich pracowników bezpieki, niż było za PRL-u. Już nie mówię, ile jest podsłuchów, ile jest kamer na rogach ulicy. Żeby w państwie takim, że tam stanie to by z podziwem kapelusza się chowa. Jakiego stopnia można kontrolować wszystkie rozmowy ludzi, prawda, całe ich zachowanie i wszystko. Ale wie nic. Bydlęta stoją przy żłobie, mówią, na żłobie jest dużo, prawda, smaczne żarcie. Niech tak będzie, pełna balona, byle była ich HBO. Tak mówi. Także podam jeszcze raz, to macie wrażenie, że to są dyskusje między lewicą a SEM. To jest kiedy w telewizji. Tu macie przedstawiciela prawicy, która odrzuca podstawowe wartości tych, co żyją. Demokrację odrzucamy, prawda? Czyli rządy głupiej większości. No, odrzucamy wszystkie to, co Państwo słyszą na co dzień. Wybitny socjalista, dr Józef Goebbels, tłumaczył, że prawo, kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. I Państwo słyszą chyba nie 100 razy, ale chyba 1000 razy dziennie w telewizji, że demokracja to jest coś dobrego. I jeżeli coś nawet nie jest dobre, demokratyczne to też, ale jest dobre, to nazwane demokratyczne. Na przykład zdaję sobie sprawę, że 3 maja Wam mówiono, że 3 maja to jest sukces demokracji, tak? Brakują? A co robią 3 maja? Kasowała Rzeczpospolitą, wprowadzając Królestwo Polskie z dziedzicznym monarchą, likwidowała wolną elekcję. I odbierała prawa głosu szlachcie Hołocie, tylko pozycjonaci, czyli szlachta mająca majątki, nie pod nieruchomości, mogła głosować. Jak to jest demokracja, to jestem demokratą oczywiście, prawda? Ale w Polsce oczywiście bardzo skrajnie antydemokratyczna konstytucja. Ale państwo się mówi, że to jest wielkie rzędzie demokracji. I ludzie nikt nie protestuje, wszyscy to łykają, prawda? Mówią, tak, rzeczywiście, prawda, więc dumni, że myśmy pierwsi krajem demokracji, prawda, się było.
Jakiego stopnia można ludzi okupić? Można ludzi okupić, a w końcu grozi nam globalne ocieplenie. Stoi baba w telewizji i mówi, że grozi nam globalne ocieplenie. Miga, druga migawka, pogodynka. Proszę, mama, radosna wiadomość, jutro będzie ciepło. No tak jest, czy tak nie jest? No. Mawiają państwa, że na przykład rozchodzą się lody Oceanu Lodowatego i nas zaleje. Przecież Kant się chyba w szkole uczył prawa Archimedesa i wie, że jak się rozstąpi do szklance, to poziom wody nie wzrośnie na ułamek milimetr. Wszyscy to wiedzą. Wiedzą również, że lody Antarktydy też się nie roztopią, bo jak się temperatura podniesie o stopień, a może nawet o 2, to jak spadnie z minus 40 na minus 38, nawet na minus 35, to też się nie roztopi. Ale was się straszy, że się roztopią, żeby mieć te 200 miliardów, że długo jest 200 miliardów. I płacicie państwo za gaz 4 razy tyle, co w Ameryce, rozumiecie? 4 razy tyle. Gaz w Polsce kosztuje 4 razy więcej niż w Stanach Zjednoczonych. I zobaczcie o Hawajach. Na Hawajach jest tyle samo, co w Polsce, tam trzeba go skraplać, dowozić na Hawaje statkami, prawda? Tam jest drogi. Dlatego właśnie, że w Europie walczymy z globalnym ociepleniem, a tam nie walczy. Bo tam są podatki akcyzowe na benzynę, na gaz, na wszystko. I walczymy z globalnym ociepleniem, o co chodzi. Wiecie państwo, teraz jest zimno, jak było zimno, no to na przykład to nie powinien się chwalić, to dzięki naszej walce, prawda, jest zimno, prawda, się nie chwali, nie? To nie ma oczywiście żadnego wpływu, życie działania człowieka nie ma żadnego wpływu na ocieplenie planety. Żadnego wpływu. Jesteśmy taką pyłkiem, jak mówi ziemcy, pyłkiem. Mrówki wydalają więcej CO2 niż ludzko. Ruch na świecie parę miliardów w tej chwili. Są takie malutkie, ale wydalają węgla bardzo sporo. Co? Jeden wybuch wulkanu Krakatau dał więcej gazów cieplarnianych do atmosfery, niż ludzkość od chwili powstania zdążyła produkować. No i co? Coś się stało? Nic się nie stało. No. Siedzi banda złodziei, która chce wziąć te 200 miliardów, chce 10 miliardów tam łapówek sobie ukradnie z finansów. A postawić je na straty. Pieniędzy jest dużo. Nie ich pieniędzy, nie? To nasze. To my za ten gaz płacimy. Także to wszystko chcemy zlikwidować. Chcemy wrócić do normalności, tylko że sam decyduję o sobie, której nie przerwam z urzędem państwowym. No, jeszcze jeden przykład drastyczny, który często mówią tak, dobrze. A budownictwo co? Też każdy sobie sam budował? Nie zawsze było. Było prawo jakieś rumińskie, czy magdeburskie, prawda, czy lubeskie, czyli na każdym mieście inne prawo. Ale prawo obowiązuje w danym mieście. Obowiązuje w każdym osiedlu tak zwany settlement act, się nazywa w Ameryce, nie wiem, jak się to nazywa w Polsce, u nas się mówi prawo zagospodarowania, to nie jest to samo. Prawo da zmieniać. Tak nie można. Jeżeli jest powiedziane, że na tym osiedlu nie można wybudować domu wyższego niż 8 metrów, to nie można wybudować i już. Jeżeli pan chce budować sobie dom wyższy niż 8 metrów, kupuje pan sam w innym osiedlu, który wolno. Ale w tym ma pan gwarancję, że panu nikt nie postawi obok czegoś pan swoim nie wolno. Panu nie wolno, ale innemu nie wolno. I zatem etap, święty i koniec. Jeżeli ktoś buduje sobie dom zgodny z prawem, zgodny z zasadami settlementa, to sobie buduje. No. Żaden urzędnik nie jest do tego potrzebny. A jak buduje brzydki dom, to będzie brzydki. Sam poradzimy. Czy zakazujemy wszystkim dziewczynom chodzenia po ulicy? No nie, prawda? Szpecą. Także, no to będę, jak dziewczyny idą na tańcówkę, za to dzisiaj imprezką, to z reguły biorą sobie jedną przydulę, żeby na jej tle ładnie wyglądać. Na tle jednego krótkiego domu, jeden resztę będzie ładnie wyglądał. Trudno. Co się dzieje? A się zawali. A komu bardziej zależy, żeby się nie zawalił? Właścicielowi czy urzędnikowi? Ciepłem kontrolować, a nie urzędu. To nikt jest całkowicie zbędny. On jest niepotrzebny. No? A jeżeli dalej się upiera, że to urzędnik musi robić, to ja taką propozycję. Kraków nie jest daleko. Proszę sobie pojechać na rynek główny w Krakowie. Popatrzcie sobie na domy. Potem pojechać sobie parę kilometrów dalej do Nowej Huty. Popatrzeć. Bo dwie zapytania. Które domy były budowane bez kontroli architekta, a które z architekta? Które są ładniejsze i które są trwalsze? I na tym skończymy dyskusję na temat tego, czy urzędnik musi kontrolować
budownictwo. Budownictwo. Nie musi. Jeżeli ktoś panu postawi ten dom, mimo że tam niewolny, to się ustawi, ale wyższy niż 8 metrów, sąd wie, może ma się poskarży do sądu. Sąd wyda nakaz rozbiórki, przyjdzie buldożer i je rozbada. A jeżeli pan się nie poskarży, to będzie stał. Jak nikomu nie przeszkadza, to pan nie stał. Także to jest normalne prawo prywatne, prawda? Nie państwo decyduje, tylko sąsiedzi w settlementach, tak? Decyzja indywidualna. Także taką Polskę chcemy. Bez urzędników, czyli są. Podatki też jakieś będą. To nie jest tak, że nie będzie podatku. My likwidujemy podatki dochodowe oczywiście natychmiast. VAT-u i akcyzy nie będziemy mogli, bo nie jesteśmy państwem niepodległym. Jesteśmy w tej chwili już tylko prowincją Unii Europejskiej, więc. Ale akurat podatki dochodowe są zawarowane w traktacie lizbońskim, że poszczególne stany, poszczególne eurostany sobie dochodowe mogą kształtować, jak chcą, żeby wyzerować i koniec. Będą wrzeszczeni, oczywiście, będą wrzeszczeni. Ale co? Zresztą mam prawo. Także, proszę Państwa, będą podatki oczywiście. Ale będą to podatki 7 razy mniejsze niż obecnie i nakładane rozsądnie, a nie będące karą dla tego, który pracuje, prawda? A im lepiej pracujesz, tym większą grzywnę płacisz, nie? Na tym polega ten dochodowy, nie? Progresywny. Pracuję dwa razy lepiej, zarobiłem dwa razy więcej, to płacę 4 razy większą grzywnę państwu. Jest progresja. To jest kara za dobrą pracę. Jeśli obniżę koszty produkcji, no to od razu większość z tego zysku zabierze mi państwo. Panuje ogromne marnotrawstwo. Panuje zasada, zupełnie absurdalna, że koszty produkcji można odejmować od podatku. W wyniku czego ludzie sobie robią maksymalne koszty, żeby było możliwie drogo, prawda? Bo to ich nic nie kosztuje. To absurdalne, żyjemy w świecie kompletnego absurdu, rządzeni przez kompletnych debili i część złodziei, powtarzam. I trzeba wrócić do normalności. Oczywiście, że my nie przekonamy większości, bo i tu jest głupia. Ale niedługo nastąpi bankructwo tego systemu, bo skoro niewolnicy, jak wiadomo, z historii, są niewydajne gospodarcze. Więc właśnie ustrój niewolniczy panujący obecnie w cywilizacji białego człowieka jest niewydajny i bankrutuje. Tylko pytanie, czy nas kupią Chińczycy, czy zaleją muzułmanie oczywiście. Ale ja wierzę, że Polska ma jeszcze szansę. Chińczycy nas jeszcze nie wykupili. Muzułmanie nas pomijają na razie z daleka. A wiecie, dlaczego nas pomijają? Bo Polska nie podpisała karty praw podstawowych. W wyniku czego zasiłki u nas są bardzo niskie. Rok temu była afera tam w Libii, tam w Egipcie, w Tunezji, nie? Tam masa imigrantów pojawiła się we Włoszech, z tych krajów przyjechali. No i Włosi błagali, żeby inne kraje im ulżyli trochę. No i proszę Państwa, pan Donald Tusk powiedział, że przyjmiemy 6 rodzin. Europa zaparła wtedy wrażenia, że w trudniłością frontu polskiego, ale świat większy wybuchł następnego dnia, bo wszystkie 6 rodzin mówiło do Polski, które się mówiły, są za nisko. Także, ale jak podpiszemy nie najgorzej kartę praw podstawowych, no to niestety. Cała fala pojawi się i u nas. No i pewnie się pojawi jakiś brynik. Będę się później. No, proszę Państwa, to tyle miałem do powiedzenia. No, ja naprawdę nie chcemy niczego nowego. To wszystko, co my mówimy, było wypróbowane, działało, póki nie wchodzono demokracji, było z roku na rok coraz lepiej, by zwrócić uwagę, jak się rozwijała ludzkość, prawda? Od początku do 19 mniej więcej. I był rozwój, takie tempo rozwoju. Właśnie do dzisiaj wszystkie wynalazki, jak nas odczają, na 19 wieku nawet komputer wynalazł babacz z 1886 roku. Na 19-wieczny. Także, proszę Państwa, to był wstrzyk rozwoju ludzkości. No, wtedy się rozwijali, byliśmy demokratami, nawet w PRL-u. By zwrócić uwagę, że co by nie powiedzieć, to na Gomułka był lepszy od Gieryta, nie? Gieryk był lepszy od Gomułki. Rakowski był lepszy od Gieryta. Lepiej się żył. Dlaczego? Bo nie było demokracji. Zbywało powolne polepszanie. A teraz są nowe sejmy, to coraz głupsze, prawda? Coraz głupiej. Bo jest demokracja. Demokracja to jest nieustanne pogorszenie. Pogorszenie, bo rządzi większość, a większość jest głupia.
nieunikniony. Jak mówił Schiller w dramacie Hetman, powiedział tak, bieda, czy wie co wolność, zna co wybór, on musi możnym, co na niego płacą, za chleb, za buty, sumienie co sprzedać. Któryś z amerykańskich polityków powiedział 100 lat temu, że demokracja przetrwa, to był Aleksander Tocqueville. Demokracja w Ameryce przetrwa tak długo, będzie rozrodzona demokracja, dopóki kongres się nie nauczy, że można przekupywać wyborców ich własnymi pieniędzmi. Jak widać, się nauczy. Dlatego Ameryka w tej chwili upada. Dziękuję za uwagę. Będzie można zadać pytanie panu Januszowi. Ja podam ten mikrofon na dół, żeby ktoś podchodził z tym mikrofonem do osoby, która chce zadać pytanie. Podnosi ta osoba rękę i krótkie pytanie prosimy do pana prezesa. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Nazywam się Marek Grabowski, jestem